Halo, halo, tamskich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w kolejnej piosence na moim kanale, w drugiej. Ludzie, Balora przyjęliście bardzo dobrze. To myślę, że to przyjmiecie tak samo dobrze jak Balora, może nawet lepiej. Słuchajcie, sama piosenka, która jest zatytułowana Nastka nie odsłuchasz. Napisałem tą piosenkę wczoraj o godzinie 22. I mówię, kurde, gościu. Napisałem coś, co będzie równie dobre jak Balora, nie? I mówię, dobra, premiera 23 grudnia 2020, to jest idealna pora w mojej urodziny, piosenka przeze mnie zrobiona, kurde. Miód malina po prostu. No ale dobra, no. Piosenka ma tak, trzy zwrotki, trzy refreny, ostatni refren będzie razy dwa. I no, ulepszona wersja się pojawi za jakiś czas, no. Wiecie, to jest z ulepszoną wersją. No ale dobra, śpiewam. Zapodaję wam Nastkę nie odsłuchasz. Drugi utwór na moim kanale. Tutaj tak, o, dobra. Pierwsza zwrotka, wow, manna, postarałeś się o gad. I nie, nie do mnie to, tylko do kogoś innego. I co no majne, co nasce, coś musisz powiedzieć. O, wybacz mi za co nie odsłuchasz tego. I no co tak do ciebie mówię i no co, żebyś nie zdziwiła się. Wo-o, zejdę niżej, żeby ci powiedzieć coś, coś. Coś. Nastka nie odsłuchasz, mówię ci, że ty tego Nastka nie odsłuchasz tego i jeszcze dodam coś majnego, guźda wcio Norma słucha, a co będzie z Kubiksem, Norma też odsłuchuje. Przepraszam cię, Nastka, nie wiedziałem, że odbierzesz to tak. No cóż, tak wyszło, no. Odbierz ten telefon. Guguś dzwoni i mówi 17 jest oki. Bez sensu to brzmi, wiem. Nie mówcie więc nic. Wkraczam w refren numer 2. Nastka jest DJ-ką. Nie! Ok. Guguś dawcio czy Kubiks? Niestety nie. Nie. Nie kieruj się do Nastki. Nastka nie odsłuchasz. Mówię ci, że ty tego Nastka nie odsłuchasz. Nie odsłuchasz tego i jeszcze dodam coś. Magniego guźda wcio Norma słucha. A co będzie z Kubiksem? Norma też odsłuchuje. Jak to się stało? Nastka, powiedz proszę. Czy to zbyt wiele? Odpowiedz, proszę cię. Nie odsłuchałaś, bo ci ścinało. Dawcio, Gugus i Kubiks normalnie tego słuchali. Nastka, nie odsłuchasz. Mówię ci, że ty tego Nastka nie odsłuchasz. Nie odsłuchasz. Aż tego i jeszcze dodam coś. Majnego guźda wcio Norma słucha. A co będzie z Kubiksem? Norma też odsłuchuje. Nastka nie odsłuchasz. Mówię ci, że ty tego Nastka nie odsłuchasz. Nie odsłuchasz. Aż tego i jeszcze dodam coś. Majnego guźda wcio Norma słucha. A co będzie z Kubiksem? Norma też odsłuchuje. Wow, Norma też odsłuchuje. Wow, a co będzie z Kubiksem? Wow, Norma też odsłuchuje. Norma też odsłuchuje. No i widzowie, kochani moi drodzy, oto przed wami zaśpiewałem piosenkę zatytułowaną Nastka nie odsłuchasz, premiera dzisiejsza 23 grudnia 2020. I ulepszona wersja na pewno się pojawi, ale najpierw tą gównianą bez podkładu chciałem zrobić, żebyście wiedzieli, jak ta piosenka się ten, jaką piosenkę wymyśliłem.
jak to w ogóle przedstawiłem wam, nie? Tę piosenkę w słowach. Dobra, no w sumie co? Tyle, co chciałem wam powiedzieć. A i właśnie, oryginał tej piosenki to jest zagraniczna piosenkarka, która się nazywa Pink, a tytuł to jest Just Give Me a Reason. Z jakimś gościem ta Pink śpiewała. Mówię, fajna piosenka, no jedna z tych moich ulubionych, to mówię, dobra, zrobię przeróbkę i tak właśnie się stało. I no w sumie tyle, co chciałem wam powiedzieć. No, tyle. Tyle ode mnie. Urodziny moje są najlepsze po prostu na świecie. Moje 14 urodziny. Piosenkę wymyśliłem w urodziny. No kurde, żyć i umierać, nie? No ale co? Tyle, kończę, trzymajcie się i pa pa!